dziesięciu najbardziej szalonych władców w historii. Augusto Pinochet, chilijski dyktator i generał, przywódca hunty wojskowej w Chile od 1973 roku. W latach 1974-1990 pełnił urząd prezydenta. Doszedł do władzy w wyniku wojskowego puczu, odsuwając od władzy Salwadora Allende i zawieszając konstytucję. Po przegranym plebiscycie w 1988 roku nie kandydował w wynikających z tego plebiscytu wyborach. Przekazał w 19 1990 Roku pokojowo władzą zwycięzcy wolnych wyborów prezydenckich z 1989 roku. Pinochet przedłużył swoje rządy w wyniku sfałszowanego plebiscytu w 1980 roku i wprowadził nową konstytucję. Naruszenie praw obywatelskich i kryzysy mające wówczas miejsce doprowadziły do wybuchu zbrojnego oporu przeciwko jego rządom oraz powstaniu oddziałów partyzanckich. W związku z naruszeniem praw człowieka został aresztowany w Londynie 10 października 1998. Roku. W chwili jego śmierci, w dniu 10 grudnia 2006 roku, ciążyło na nim około 300 oskarżeń o oszustwa podatkowe, malwersacje i łamanie praw człowieka z okresu jego rządów. Pinochet oskarżone zostało o kradzież 28 milionów dolarów. W okresie hunty zauważalny był wzrost wpływów mniejszości niemieckiej na sytuację w kraju. Jednym z bliskich współpracowników prezydenta był były SS-man i nazistowski zbrodniarz wojenny Walter Rauf, odpowiedzialny za zabicie co najmniej 90 tysięcy Żydów. W nagrodę za współpracę dyktator podarował mu willę w Santiago i chronił przed międzynarodowymi organami ścigania. Innym niemieckim współpracownikiem dyktatora był zbiegły z RFN pedofil Paul Schaffer. Już na krótko po zamachu stanu władze zamieniły główne stadiony kraju w obozy koncentracyjne. Największym z nich był stadion narodowy Chile, Stadion Nacional de Chile. Pomiędzy sierpniem a listopadem 1973 roku przetrzymywano w nim 40 tysięcy ludzi. Mężczyzn i kobiety rozdzielono. Mężczyźni przetrzymywani byli na boisku i widowni, kobiety na basenie, szatniach i przyległych do stadionu budynkach. W przebieralniach oraz na korytarzach torturowano i mordowano ludzi. Przesłuchania Prowadzono na bieżni. W 2003 roku powstał film Estadio Nacional, odpowiadający historię stadionu jako obozu koncentracyjnego. Według raportu Narodowej Komisji Prawdy i Pojednania w okresie rządów Pinocheta śmierć poniosło 2095 osób, zaś 1102 osoby zostały uznane za zaginione bez wieści, czyli też zabite. Łącznie 3197 osób, a biorąc pod uwagę średnią roczną ofiar, Pinochet jest rekordzistą, jeśli chodzi o. O Amerykę Łacińską. Idi Amin, polityki, feldmarszałek, ugandyjski prezydent Ugandy, a faktycznie dyktator w latach 1971-1979. Walczył on w armii proamerykańskiej, był silny i głupi, więc Amerykanie stwierdzili, że zrobią go prezydentem, bo będzie łatwo nim manipulować, a ten zerwał kontakty z Amerykanami i zamienił Ugandę w jeden wielki obóz koncentracyjny. Jak się szybko okazało, rządy Amina coraz bardziej dryfowały w stronę tyranii. Początkowo współpracował z Wielką Brytanią, Izraelem, i RPA. Znany ze swojego nacjonalizmu Amin był zmienny w poglądach i często podejmował pochopne decyzje. W 1972 roku zadecydował o wypędzeniu z kraju wszystkich Azjatów, a było to 50 tysięcy osób stanowiących ekonomiczną elitę kraju. Decyzja poskutkowała katastrofą ekonomiczną. W tym samym roku publicznie obraził rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zerwał również współpracę z Izraelem będącym dotychczas jednym z głównych sojuszników Ugandy. Dotychczasowi sojusznicami na Wielka Brytania, Izrael i RPA szybko stały się według niego głównymi przeciwnikami Ugandy. Jako muzułmanin zwrócił się o pomoc do Libii. Bezlitośnie likwidował rzeczywistych, jak i domniemanych przeciwników politycznych, dokonując na nich regularnych masakr. Szacuje się, że jego rządy doprowadziły do śmierci 400 tysięcy Ugandyjczyków. Reżim Amina znalazł się w centrum światowego zainteresowania w 1976 roku, gdy udzielił wsparcia grupie terrorystów palestyńskich z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i wspierających ich terrorystów zachodnio niemieckich. Idi Amin. Ogłosił się ostatnim królem Szkocji i wezwał królową brytyjską na pojedynek bokserski, a gdy ta nie odpowiedziała, stwierdził, że pokonał Imperium Brytyjskie. Na podstawie rządów Iliamina powstał film Ostatni król Szkocji. Bardzo polecam, bo świetny film. Caligula. Cesarz rzymski od 18 marca 1937 roku. W listopadzie 1937 roku cesarz zapadł na dość poważną chorobę, prawdopodobnie mózgu. Gdy Caligula powrócił do zdrowia, był już innym człowiekiem. Na początku wysłał żołnierze ze rozkazem zgłodzenia Tyberiusza Gemellusa który mógł się upomnieć o ojcowiznę. Zmusił również do samobójstwa Marka i Janiusza Silanusa, ojca swojej pierwszej żony. Pod koniec 1937 roku, będąc świadkiem ślubu Pizona i Orestyli Upodobał sobie pannę młodą i zabrał ją podczas ceremonii jako swoją żonę. Równie nagle ją porzucił. Tyberiusz, cesarski stryjeczny dziadek Caliguli, miał się ponoć kiedyś wyrazić, że Caligula tak się nadaje na cesarza, jak konie z jego powozu do jazdy po Zatoce Baje. Wówczas Caligula kazał zatopić w Zatoce Neapolitańskiej na linii z Baje. Cholerne szczury na smyczach po prostu pod oknami szczekają. Wówczas Caligula kazał zatopić w Zatoce Napolitańskiej na linii z Baye do Puteoli w dwóch szeregach opok siebie 2000 statków handlowych skonfiskowanych właścicielom, a na nich wybudować drogę tylko po to, by móc się przejechać konnotami z powrotem. Po tym najdłuższym na świecie moście ubytek tak wielkiej liczby statków transportowych drastycznie ograniczył import zboża z krajów zamorskich, co sprowadziło głód na mieszkańców Rzymu. 24 stycznia 1941 roku spiskowcy, wśród których był Cassius Herea i Cornelius Sabinus, zamordowali cesarza podczas przejścia z teatru do pałacu cesarskiego, łącznie zadając mu około 30 ran. Zabito również jego żonę wraz z turką. Kaligula został pochowany w mauzoleum. Augusta. Sultan Ibrahim, sultan z dynastii Osmanów od 1640 roku do śmierci. Brak zdolności politycznych nowego sultana doprowadził do utraty w 1646 roku Tene Dosu. Po tym jak sam wszczął wojnę z Wenecją o kretę, charakteryzowała go natomiast wysoka skłonność do okrucieństwa i wyuzdania seksualnego. Według relacji jednego z kronikarzy dopuszczał się gwałtów na dziewicach sprowadzonych z jego rozkazu do pałacowego ogrodu, po czym na skutek zakochania się w kostce cukru, bo tak nazywał jedną ze swoich pulchnych kochanek, nawet bardzo grubych, kazał wymordować liczący 280 kobiet harem w celu uśmierzenia zazdrości swej konkubiny. Związane w worku ofiary utopiono w rzece. Niepoczytalność Ibrahima I doprowadziła w końcu do siłowego obalenia jego rządów. Ocalała z rzezi kobieta, opowiedziała o mordzie poddanym sułtana, a ten został zamknięty w klatce i uduszony za pomocą cięciwy z łuku. Karol VI, szalony król Francji w latach 1380-1422 z dynastii Walezjuszów. Był synem króla króla V Mądrego Joanny de Bourbon. Pierwsze lata panowania tego władcy przypadały na okres względnego spokoju ze strony Anglii i zamrożenia walk podczas tzw. wojny stuletniej. Natomiast choroba psychiczna króla VI pogłębiła anarchię w kraju. Doszło do znacznego usamodzielnienia się francuskich książąt feudalnych w 1407 roku. Z inicjatywy księcia Burkunckiego Jana bez zamordowano Ludwika Orlańskiego. W 1415 roku wznowiono działania wojenne z Anglią. Anglicy pod wodzą samego monarchy Henryka V pobili Francuzów w październiku 1415 roku. Dolegliwości Karola VI ciągle ukrywa mrok tajemnicy. Historyk Robert Knecht uważa, że przyczyną jego cierpień była schizofrenia paranoidalna. Brakuje jednak jednoznacznych dowodów na potwierdzenie tej hipotezy. W literaturze częściej można spotkać informację o psychozie maniakalno-depresyjnej jako przyczynie zachowania Karola VI. O i teraz pierwsza piątka, czyli największe świrowate perełki. Mao Zedong razem z ZUDE założył armię ludowo-wyzwoleńczą po tym, jak Chan shek rozpoczął serię czystek przeciwko komunistom. 1 października 1949 roku na placu Tiananmen Mao ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Po zdobyciu władzy Mao zapoczątkował przybudowę systemu gospodarczego i społecznego Chin poprzez proces kolektywizacji. Od lat 50. za jego sprawą przeprowadzono szereg kampanii politycznych i gospodarczych, takich jak kampania przeciwko Wielki schok naprzód, rewolucja kulturalna, nieudane eksperymenty gospodarcze doprowadziły do śmierci dziesiątek milionów ludzi. Przyczynił się także do rozłamu we bloku wschodnim i zaognienia stosunków ze Związkiem Radzieckim. U schyłku życia doprowadził do ocieplenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Przez wielu historyków jest uznawany za największego zbrodniarza w historii ludzkości. Przypisuje mu się odpowiedzialność za śmierć 70 milionów ludzi tylko w czasie pokoju. Pol Pot. W okresie od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku dyktator Kambodży, członek komunistycznej partii Kambodży i przywódca Czerwonych Kmerów. Zdanie wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych, twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości, z zawodu był nauczycielem. Czyli był inteligentem, a sam inteligencję zwalczał. W 1975 roku partyzanci obalili rząd Pol Pot zmienił nazwę kraju na demokratyczna, Kampucza i rozpoczął jedną z najkrwawszych dyktatur XX wieku. W nowym państwie Pol Pot objął formalnie stanowisko premiera. Według Polpota zupełnie samowystarczalny kraj miał się składać wyłącznie z chłopów finansujących gospodarkę kraju poprzez wzrost produkcji rolnej. Zamknięto szkoły, szpitale i fabryki, zlikwidowano banki. Pieniądze. Delegalizowano religię, zlikwidowano własność prywatną, zaś ludność miast wyrzucono siłą na tereny wiejskie do tzw. kolektywnych gospodarstw rolnych, które były de facto obozami pracy przymusowej. Szacuje się, że w demokratycznej Kampuczy zginęło nawet 25% całej ludności, a liczba mieszkańców stolicy w skutek przymusowych wysiedleń zmalała z 2 milionów do 23 tysięcy mieszkańców. Francisco Franco, hiszpański dyktator wojskowy, przywódca antyrepublikańskiego przewrotu, szef państwa Hiszpanii, po zakończeniu wojny w celu umocnienia władzy Franco rozpoczął kampanię białego terroru. Głównym celem terroru było przestraszenie ludności cywilnej, która sprzeciwiała się huncie. Ofiarami czystek dokonywanych w obszarach kontrolowanych przez nacjonalistów była inteligencja, nauczyciele i liderzy związkowi. Do największych doszło w Granadzie i w Kordobie, gdzie została wymordowana prawie cała elita niepopierająca frankistów. Z powodu masowego terroru w wielu obszarach kontrolowanych przez nacjonalistów tysiące republikanów opuściło swoje domy i próbowało ukryć się w popiskich lasach i górach. Wielu z nich dołączyło do antyfaszystowskiej partyzantki, setki tysięcy innych uciekło z kraju. Liczba ofiar terroru waha się od 58 tysięcy do 400 tysięcy ofiar. Reżim utworzył własne Obozy koncentracyjne. Od czasu wprowadzenia dyktatury, dzieci działaczy republikańskich były masowo odbierane rodzicom i przekazywane w ręce rodzin wyznających idee prawicowe lub do sierocińców prowadzonych przez Kościół katolicki, gdzie były wychowywane zgodnie z oficjalną ideologią. Był to po prostu handel dziećmi. W 1941 roku Hiszpania przygotowała listę 6 Żydów znajdujących się na jej terytorium i przekazała ją Himmlerowi. Miał kompletnego świra na punkcie Realu Madrid i na punkcie Katalonii. Real był jego ukochanym klubem, a Katalonia, która walczyła o niepodległość, głównym wrogiem. Gdy Real Madrid grał ze wc Barceloną, policja Franco zastraszała barcelońskich piłkarzy. Franco kazał również zamordować prezesa klubu. Nie ma to jak poważne priorytety, prawda? Józef Stalin, sowiecki rewolucjonista, dyktator polityk pochodzenia gruzińskiego, był jednym z organizatorów zbrojnego przewrotu bolszewickiego, który przeszedł do historii jako rewolucja październikowa. Do 1922 roku był członkiem Rady Komisarzy Ludowych. Pełnił w niej m.in. funkcję komisarza do spraw narodowościowych. Formalnie pełnił obieralne, kredycyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzedniczek oraz premiera Związku Radzieckiego. Faktycznie był dożywotnim dyktatorem, posiadając nie ograniczono władzę. Epoka jego rządów w Związku Radzieckim jest określana jako stalinizm. W czasie rządów Stalina w Związku Radzieckim panował masowy państwowy terror, który pochłonął życie 20 milionów ludzi, z czego 11 milionów zmarło wskutek głodu oraz trudną do ustalenia liczbę ofiar sowieckich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w łagrach. Stalin, zawierając pakt Ribbentrop-Mołotów z III z Rzeszą, umożliwił jej dokonanie zbrojnej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej.

Adolf Hitler, niemiecki polityk pochodzenia austriackiego, kanclerz Rzeszy. Od 30 stycznia 1933 roku, wódz i kanclerz Rzeszy. Od 2 sierpnia 1934 roku do śmierci, twórca i dyktator III Rzeszy. Przywódca narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii Robotników. Ideolog narodowego socjalizmu. Zbrodniarz wojenny. Odpowiedzialny za zbrodnie przeciw ludzkości. Przez większość historyków uznawany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasowo-nasistowskich nie. Niemiec, holokaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi.